Rozpoczynamy dział numer 5 pod tytułem Meine coole Schule, moja super szkoła, i temat dzisiejszej lekcji to In der Schule. Poopisujemy sobie szkołę dzisiaj i mamy zadanie numer 1. Was ist die richtige Antwort? Ordne zu. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Przyporządkuj. Dla przyporządkowania trzeba wiedzieć, co znaczą pytania i odpowiedzi. Wie heißt eure Schule? Jak się nazywa wasza szkoła? Wie viele seid ihr in der Klasse? Jak wielu was jest w klasie? Wo liegt eure Schule? Gdzie leży wasza szkoła? Wie lange bleibt ihr in der Schule? Jak długo zostajecie w szkole? Est ihr in der Schule? Czy jecie w szkole? Was macht ihr am Nachmittag? Co robicie po południu? Odpowiedzi. Wir bleiben bis 16 Uhr in der Schule. Zostajemy do 16 w szkole. Natürlich, es gibt eine Mensa. Oczywiście jest stołówka. Unsere Schule heißt Goethe-Schule. Nasza szkoła nazywa się Szkoła Goethego. Wir besuchen extra Kurse. My odwiedzamy czy uczęszczamy na specjalne kursy. Wir sind 13 Jungen und 12 Mädchen. Jest nas 13 chłopców i 12 dziewcząt. Sie liegt in Frankfurt. Ona leży we Frankfurcie. Zadanie drugie. Wie sagst du das auf Deutsch? Ordne zu. Jak to powiesz po niemiecku? Przyporządkuj. I mamy po polsku zwroty. Mamy zwroty po niemiecku. I mamy podane znaczenia poszczególnych zwrotów niemieckich. Przyporządkowujemy. Zadanie trzecie. Lies die Sätze und ergänze die Verben. Przeczytaj zdania, uzupełnij czasowniki, a generalnie końcówki czasownika. Tutaj może podamy sobie przykładową odmianę jednego z czasowników, żeby zobaczyć, jak końcówki się zmieniają. I generalnie musimy znaleźć osobę w zdaniu i dopasować końcówkę. W pierwszym zdaniu Wir bleiben bis 16 Uhr in der Schule. My zostajemy do 16 w szkole. Wie lange bleibt ihr in der Schule? Jak długo zostajecie wy w szkole? Wir besuchen extra Kurse. Czyli my. Besucht ihr auch extra Kurse? Czy wy też odwiedzacie specjalne kursy? Wir essen in der Mensa. My jemy w mędzie, czyli w stołówce. Est ihr auch in der Mensa? Czy wy też jecie w stołówce? Wir lernen gern Deutsch. My uczymy się chętnie niemieckiego. Lernt ihr auch gern Deutsch? Czy wy też chętnie uczycie się niemieckiego? Wir machen zusammen Hausaufgaben. My robimy razem zadania domowe. Macht ihr auch zusammen Hausaufgaben? Czy wy również robicie razem zadania domowe? Wir sind 25 Schüler und Schülerinnen in der Klasse. My jesteśmy, tutaj nie będzie końcówki, bo czasownik być, sein, odmianę ma troszkę inną, tu nie, tylko końcówka się zmieni. Wie viele seid ihr in der Klasse? Jak wielu was jest w klasie? Zadanie czwarte. Hör und ordne zu das Interview. Hör zu und ordne das Interview. Posłuchaj i uporządkuj, ale zanim posłuchamy nagrania, to posłuchajmy tutaj i zobaczmy, co znaczą zdania. Bleibt ihr auch am Nachmittag in der Schule? Czy wy zostajecie również po południu w szkole? Ja, wir bleiben bis 15.35 Uhr dort. Tak, my zostajemy do 15.35 tam. Wie heißt eure Schule? Jak nazywa się wasza szkoła? Unsere Schule heißt Schiller-Schule. Nasza szkoła nazywa się Szkoła Schillera. Welche Klasse seid ihr? Którą wy jesteście klasą? Wir sind die Klasse 6a. My jesteśmy klasą 6a. Und was macht ihr am Nachmittag? A co robicie wy po południu?
Wir besuchen verschiedene Kurse. My odwiedzamy czy uczęszczamy na różne kursy. Kolejne zdanie. Wie viele seid ihr in der Klasse? Ilu was jest w klasie? Wir sind 19 Schüler und Schülerinnen. Jest nas 19 uczniów i uczennic. Und wo liegt sie? A gdzie ona leży? Sie liegt in Stuttgart, in der Keplerstraße. Ona leży w Stuttgarcie, na ulicy Keplera. Suforstraße oznacza ulicę. Welche Klasse seid ihr? Wir sind die Klasse 6a. Wie heißt eure Schule? Unsere Schule heißt Schillerschule. Und wo liegt sie? Sie liegt in Stuttgart, in der Keplerstraße. Wie viele seid ihr in der Klasse? Wir sind 19 Schüler und Schülerinnen. Bleibt ihr auch am Nachmittag in der Schule? Ja, wir bleiben bis 15.35 Uhr dort. Und was macht ihr am Nachmittag? Wir besuchen verschiedene Kurse. Piąte zadanie. Antworte auf die Fragen. Odpowiedz na pytania. Wie heißt deine Schule? Tutaj korzystamy ze zwrotów z poprzednich zdań. Moja szkoła nazywa się... Czyli twoja przerabiamy na moja. Słowo nazywać się jest w pytaniu. I imię szkoła w sensie patron. Jaki jest szkoły? A po imieniu patrona słowo szkoła dopiero. Wie viele Schüler und Schülerinnen besuchen deine Schule? I znowu moją szkołę, meine Schule, odwiedzają i podajemy liczbę uczniów i uczennic. Jak nie wiemy, to wymyślamy jakieś liczby takie, żeby mniej więcej pasowały. In welcher Klasse bist du? W której jesteś klasie? Czyli odpowiedź będzie ja jestem. Zmienimy osobę, zamiast du będzie ich. Jestem. In. I podajemy numer, czy oznaczenie swojej klasy. Wie viele seid ihr in der Klasse? Ilu was jest w klasie? My jesteśmy, będzie odpowiedź. Czyli nie ja, tylko wir. Jesteśmy. Liczba. In der Klasse na końcu. Bleibt ihr auch am Nachmittag in der Schule? Czy zostajecie też popołudniami w szkole? I albo mówimy ja, tak, przecinek. My zostajemy w szkole, czyli wir, czasownik bleiben in der Schule, albo nie, czyli nein, wir bleiben, tak samo początek, nicht i dopiero in der Schule. Gehst du gern zur Schule, czyli lubisz chodzić do szkoły? Dwa warianty, ja chodzę, czyli ich gehe gern zur Schule, albo nie, nein, jako przecinek, ich gehe nicht gern zur Schule. Zadanie szóste. Was gibt es in deiner Schule? Schreib einen, eine, ein oder keinen, keine, kein. Tutaj mamy rodzajnik nieokreślony w bierniku. W sensie jest, bo w języku niemieckim w takiej formie jest, używa się biernika. A w bierniku, tak jak w tabelce widzimy, w rodzaju męskim rodzajnik nieokreślony to einen, w żeńskim eine, w niejakim ein. A więc, aby wstawić odpowiedni rodzajnik, to trzeba wiedzieć, czy jest słowo rodzaju męskiego, żeńskiego, czy niejakiego. I rodzajniki słówek macie podane i wybieracie sobie na podstawie tabelki tutaj do każdego miejsca, co pasuje. Verbinde die Räume und die Aktivitäten. Połącz miejsca z aktywnościami. Tu już większość tych pomieszczeń była miejsc, ale sobie jeszcze raz je przetłumaczymy. Die Bibliothek, biblioteka. Das Sprachlabor, laboratorium językowe. Der Computerraum, sala komputerowa. Die Turnhalle, sala gimnastyczna. Die Mensa, stołówka. Der Schulhof, podwórko szkolne. Der Musikraum, sala muzyczna. I da biologii raum, sala biologiczna. I mamy czynności. Ein Instrument spielen, grać na instrumencie. Zum Mittag essen, jeść obiad. Experimente machen, robić eksperymenty. Bücher lesen, czytać książki. Informatik lernen, uczyć się informatyki. Pause machen, robić przerwę.
Englisch lernen, uczyć się angielskiego, gymnastik machen, uprawiać gimnastykę. Zadanie ósme. Bilde zusammengesetzte Substantive und schreib sie mit Artikeln auf. Stwórz rzeczowniki złożone i napisz je z rodzajnikami. Sprawa wygląda tak, że pamiętamy, iż rodzajnik daje zawsze ten drugi człon. Od niego się bierze rodzajnik, czyli że na przykład tutaj jest słówko plac, a w poprzednim zadaniu widzieliśmy, że z końcówką plac było słówko był sportplac. No to plac jest rodzajem męskiego, czyli wszystko, co będzie się kończyło na plac, jest męskiego. Das Labor, czyli będzie rodzaj nijaki. Puch to jest też das, rodzaj nijaki. Raum, pomieszczenie, to jest rodzaj męski, czyli der. I Aufgabe jest rodzaj żeński, czyli die. I musimy połączyć, żeby pasowało logicznie. Pierwsze słówko jest jakby opisujące, czyli jak na przykład byśmy mieli Sport, plac, to tłumaczymy to niedosłownie jako plac, jak i sportowy. Computerraum, pomieszczenie, raum, jakie? Komputerowe. I tak dalej, żeby to jakoś pasowało. Niekiedy możliwe jest połączenie kilku rzeczy, bo po niemiecku dosyć swobodnie można sobie łączyć. Więc wybieracie to, co wam na logikę się najbardziej pasuje. Mogą być czasem różne odpowiedzi poprawne. Przedstaw swoją szkołę, czyli Stell deine Schule vor. Przedstaw swoją szkołę, czyli mamy tak. Meine Schule heißt. Moja szkoła nazywa się. I znowu myśmy już to robili. Imię, nazwisko patrona, czyli jak się nazywał patron, i słowo Schule. Und liegt in i leży w. Nazwa miejscowości. Wir sind. My jesteśmy. Podajemy liczbę osób i piszemy w szkole, ewentualnie w klasie.